7 rzeczy, z których korzystam podczas montowania filmów ekipowych. Wszyscy tutaj pracujemy na pakiecie Adobe. I bardzo ważne przy montowaniu filmów jest zachowanie jakiegoś workflow, które pomoże nam w dość schematyczny sposób robić dobre filmy. I pierwszym z 7 punktów w tym filmie będzie cięcie. Najważniejsza rzecz przed rozpoczęciem pracy, moim zdaniem, to stworzenie sobie proxy. Czyli stworzenie takich mniejszych plików z tych plików źródłowych, które dużo mniej obciążają nasz komputer i pozwalają na płynniejszą pracę. Ja jestem wyznawcą tego, że im płynniejsza jest praca, tym my tą pracę lepiej wykonujemy. Kiedy robimy to na tym pliku źródłowym, to wszystko klatkuje. Przez co nie jesteśmy w stanie robić tak zwanego scrubbingu, czyli po prostu przewijania po timeline'ie. I ten live preview, no, to po prostu nie działa. Po tym jak zrobimy pliki proxy, pamiętajmy o tym, aby zrobić synchronizację. To jest bardzo ważna rzecz. W momencie, kiedy my jej nie zrobimy, a zaczniemy ciąć film, okazuje się, że jest jakaś inna kamera i tak naprawdę wszystko trzeba ciąć od początku. Więc no, robimy podwójną robotę. I nie tylko przy synchronizacji, warto się czasem zatrzymać i pomyśleć nad czymś 5 minut dłużej, żeby potem nie robić roboty na przykład kilka godzin dłużej, bo mogliśmy tam na coś wpaść wcześniej. Ja jak ten materiał, no, nie przeglądam całości. Nie oglądam, załóżmy, 6 godzin materiału, tylko znacznie mniej. A to dlatego, że wraz z doświadczeniem da się wyczuć, czy coś w danym fragmencie filmu będzie ważne, czy nie będzie ważne pod kątem kontekstu, do czego zaraz przejdziemy. Najłatwiej oczywiście ciąć filmy, które się samemu nagrywało, bo wtedy wiemy, co się działo. A jak nie wiemy, no to wraz z doświadczeniem jesteśmy w stanie ocenić, czy jakiś klip musimy oglądać w całości, czy po prostu możemy coś skipnąć dla zaoszczędzenia czasu. Ja robię też coś takiego, że po 20 minutach klipu przesuwam się o godzinę w tych klipach i tnę jakby gdzieś tam dalsze klipy, po prostu tak wyrywkowo, aby poznać szerszy kontekst. I dzięki temu potem jestem w stanie ten środek materiału dużo szybciej pociąć, no bo właśnie znam ten kontekst na całość. U mnie taki sposób cięcia znacznie zmienił pogląd na to wszystko i uważam, że dzięki temu, że to teraz stosuję, tnę filmy lepiej i szybciej. Drugi punkt, czyli historia. To naprawdę coś bardzo ważnego, opowiedzenie dobrze historii w filmie. Mega trudno to zrobić, kiedy nie pozwala nam na to po prostu narracja samego materiału. No bo jeżeli ktoś nie potrafi poprowadzić filmu, bądź korzysta ze scenariusza, który już jakby tam jest błędny, bądź sprzeczny, no to co wtedy zrobić? Ja przy jakichś Q&A czy innych rzeczach, gdzie musiałem w ogóle zmienić charakter zdania, bardzo często brałem tylko jakiś tam początek wypowiedzi, końcówkę, wycinałem ten środek, aby zmienić totalnie to zdanie. Ważne było to, aby to zdanie w dalszym ciągu było logiczne. Szukałem po prostu takich metod połączenia odpowiedzi, aby to brzmiało jak najlepiej. A co we vlogu? Kiedy przechodzimy z miejsca na miejsce i nie wiadomo, co się dzieje. Wtedy pokusiłbym się o nagranie overvoice'ów. I teraz są przed wami dwa fragmenty, gdzie próbowaliśmy wybrać beat. Pierwszy fragment, po prostu pocięty, ma 40 sekund, a ten z overvoice'em zaledwie 8. W taki właśnie sposób doszliśmy do tytułu piosenki. Po pierwsze, możemy nim nadać narrację. Dwa, możemy skrócić znaczny fragment filmu. No i trzy, dzięki temu znacznie lepiej utrzymamy uwagę widza. Dodatkowo, jak są overvoice'y, no to ja zazwyczaj wrzucam napisy. No i jak już mamy wszystko pocięte, mamy ułożoną historię, no to czas na wykończenie. Ale zanim zaczniemy wykańczać, fajnie byłoby mieć już przygotowane jakieś asety. To jest właśnie kolejny punkt. Warto naprawdę pewnego dnia przysiąść, przygotować sobie bibliotekę muzyki, SFX-y, pluginy, z których korzystamy, przejścia, żeby nie robić tego za każdym razem do każdego filmu osobno, bo to po prostu zabiera nam masę czasu. Znam takie osoby, które zamiast używać pluginów, wolą coś robić ręcznie. No, jakby dla mnie nie ma to w ogóle sensu. Polecam także zapisywać swoje presety, na przykład tutaj na dobrą i złą odpowiedź. Po prostu to zapisuję i w przyszłości, kiedy będzie mi coś takiego potrzebne, przeciągam i działa. Do tych asetów zaliczyłem także swoje napisy na środku ekranu, które gdzieś tam użyłem na początku w swoim filmie, następnie w filmie Przemka z Portugalii i wyglądały one troszeczkę inaczej niż teraz. Jakby one ewoluowały pod kątem stylu, no i teraz on jest niezmienny. Mimo wszystko na początku miały one sporo hejterów. Sporo osób pisało, że im się to nie podoba, że ogólnie czemu napisy na środku ekranu, że są kiepskie. Ale tak naprawdę czemu napisy na środku ekranu? Moim zdaniem było to po prostu przeniesienie części formatu TikToka do YouTube'a. Wzrok zawsze automatycznie jest na środku ekranu, więc jeżeli widz ma cały czas wzrok na środku ekranu, no to
dajmy tam napisy, żeby on nie musiał tym wzrokiem latać, szukać. Po kilku miesiącach zaczęły wskakiwać do innych na kanały. I w ten sposób właśnie znalazły się na kanale u Reziego, u Blowka, u Jawora. Również podobne znajdują się w klipach nowych u Tako. Ja uważam, że te napisy są fajne, bo są wygodne. I przez to, że nie patrzymy się na dół ekranu, tak naprawdę nie skipujemy zbyt dużo scen. No dobra, ale te napisy to już wykończenie, więc przejdźmy do wykończenia. I moja zasada jest taka: najpierw wykańczam obraz, później wykańczam dźwięk. Dzięki temu mogę sobie ten dźwięk SFX-y dopasować do obrazu, tak żeby to po prostu jak najlepiej chodziło. Traktujcie to wykończenie tak, jakby ono miało ułatwić widzowi oglądanie filmu, żeby widz musiał jak najmniej myśleć. Jeżeli jest to dobra odpowiedź, pokażmy, że jest to dobra odpowiedź. Jeżeli padło jakieś pytanie, pokażmy to pytanie i ułatwmy mu to oglądanie jak najbardziej tylko się da. No i wykończyliśmy ten obraz, także przechodzimy teraz do audio. Pierwsza i najważniejsza rzecz. Audio jest ważniejsze od obrazu. Żeby to zrozumieć, to widz prędzej wyjdzie z filmu, gdzie nic nie słychać, niż z filmu, który jest gorzej wykończony bądź ma gorszą jakość. Większość z nas, oglądając filmy, głównie ich słucha. I bardzo ważne jest to, żeby wyrównać dźwięk z mikrofonu, muzykę, żeby nie było skoków głośności. Ja albo to robię ręcznie, albo dodatkowo używam hard limitera, który delikatnie podgłaśnia i nie pozwala audio przekroczyć minus 3 dB. Niech muzyka w filmie nie będzie za cicho. Ona ma budować atmosferę, nadawać emocje. I w taki sposób wygląda fragment, gdzie muzyka jest cicho. Nagrać i zaśpiewać, zarapować. Próbowałem trochę zrobić sam, ale stwierdziłem, że najpierw pójdę do Marcela, który da mi jakąś lekcję, jakąś wskazówkę, żebym po prostu... A teraz zobaczcie ten sam fragment z muzyką, która wybrzmi, że to będzie jakieś. Ale stwierdziłem, że najpierw pójdę do Marcela, który da mi jakąś lekcję, jakąś wskazówkę, żebym po prostu lepiej zaczął. No, ja jestem zdania, że ta głośniejsza muzyka po prostu buduje, gdzie u wielu twórców ta muzyka jest cicho i ona praktycznie nic nie robi, przez co wszystko jest takie suche, nie wybrzmiewa to w żaden sposób. A na taki 10-minutowy film ile używam piosenek? Postanowiłem to sprawdzić na 10-minutowy film Przemka i tam średnio wyszło mi chyba 29 piosenek, czyli to jest taka optymalna liczba, tak można powiedzieć. Ale pamiętajcie, że czasem też i cisza jest fajnym efektem, który może coś podkreślić. Robiąc filmy na YouTube'a, bardzo ważne jest pierwsze 30 sekund. Czy zachęcimy widza do zostania? Od tego właśnie jest intro, ale nie takie intro. Chodzi o dynamiczne wprowadzenie widza w film, o powiedzenie mu, co się będzie tutaj działo w bardzo krótkim czasie. Siódmy punkt, czyli sprawdźmy ten nasz wyrenderowany plik. Wrzućmy go na timeline i poprzeciągajmy. Obejrzyjmy go w prędkości razy dwa. Sprawdź, czy wszystko jest w porządku, bo bez tego ten twój efekt pracy zostaje tylko dla ciebie i nikt inny go nie zobaczy.